Kilka dni przed Marszem Wolności, jednym z jego zapowiadanych uczestników, aktorem Andrzejem Sewerynem, wstrząsnął głośny skandal. W sieci pojawiło się nagranie, na którym 77-latek w sposób wulgarny wypowiada się o prawicowych politykach, nawołując do przyirdolenia imienia. Tomasz Lis udostępnił nagranie na Twitterze, jednak szybko je usunął. Mimo to, kopie filmu rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych, co wykorzystano do oczerniania opozycji i tworzenia złego wizerunku przed niedzielnym marszem. Andrzej Seweryn w oficjalnym oświadczeniu sugeruje, że nagranie trafiło w niepowołane ręce i nie miało być udostępnione publicznie.